Taki jubileusz nie zdarza się często. Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie ma już 145 lat. O historii stołecznego klubu, jego największych sukcesach, a także o planach na przyszłość porozmawiam dziś z dyrektorem WTW Maciejem Śliwińskim, a także byłą zawodniczką, a obecnie trenerką Joanną Dorociak. Witam Państwa bardzo serdecznie w naszym studiu. Dobry wieczór. Panie dyrektorze, gratuluję okazałego jubileuszu. Macie powody do dumy, macie się czym chwalić. Jesteście najstarszym towarzystwem sportowym w Polsce. Tak, no to jest fantastyczny rok, to jest fantastyczny jubileusz. 145 lat sportu, 145 lat WTW. Jesteśmy świeżo po wczorajszej jubileuszowej gali, która miała miejsce w Centrum Olimpijskim. Frekwencja gości dopisała, gala chyba się udała. Naprawdę jesteśmy jeszcze w takim tutaj ferworze tych przygotowań, bo to były długie tygodnie, miesiące, żeby to wszystko zagrało, ale cieszymy się. Jest naprawdę bardzo miło. Pani Joanno, dzięki licznym sukcesom sportowym osiąganym w barwach właśnie Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego zapisała się Pani, można powiedzieć, z gutymi zgłoskami w historii klubu. Jak się Pani czuje jako część tej długiej, 145-letniej historii WTW? No, czuję się bardzo dumna, będąc częścią tej historii, bo to prawda, z Warszawskim Towarzystwem Wioślarskim jestem już związana 19 lat, więc całkiem sporo. Trafiłam do klubu mając tylko taka dziewczynkę 12-letnia i do tej pory jestem z klubem związana, bo teraz działam jako członkini zarządu, jako trenerka, propagatorka sportu, no i wioślarstwa szczególnie, ponieważ tutaj głównie mówimy o wioślarstwie jako takiej głównej dyscyplinie sportu, którą tu chcemy promować i chcemy o niej mówić. A które sukcesy z tych wielu, licznych na Pani koncie Pani wspomina najmilej, najcieplej? Wie Pan co, chyba Mistrzostwa Europy, ale na pewno również zdobycie kwalifikacji olimpijskiej do Rio de Janeiro na Igrzyska Olimpijskie, bo to było takie coś i takie spełnienie marzeń zawodniczki, bo jednak każdy sportowiec, myślę, że takim głównym celem każdego sportowca są te Igrzyska i jednak jak się udało tą kwalifikację osiągnąć, zrobiłam ten kroczek, żeby być bliżej startu na Igrzyskach, więc dla mnie to było takie wow. Jest Pani wychowanką WTW. Proszę powiedzieć, jak klub zmienił się na przestrzeni tych kilkunastu lat, od momentu, kiedy Pani zaczęła treningi wioślarskie, do chwili obecnej, kiedy trenuje w tym klubie? Wie Pan, to zmieniło się dużo, ponieważ ja zaczynałam treningi w klubie, kiedy klub naprawdę, no to budynek klubu kiedyś, to był taki rozpadający się budynek, gdzie pamiętam siłownia dolna, nie było ogrzewania, no było takie warunki, powiedziałam, bojowe. I no rzeczywiście sam klub nie wyglądał tak jak teraz. Obecnie mamy naprawdę nowoczesny, jeden z najnowocześniejszych budynków na świecie, mogę powiedzieć, bo w Polsce na pewno najnowocześniejszy, a na świecie myślę, że jeden z najnowocześniejszych budynków klubów wioślarskich. I naprawdę trenować teraz w klubie to jest coś wow. Widok na Stadion Narodowy, wszyscy są zachwyceni treningami, patrząc na Wisłę, na stadion i wszystko oszklone, więc naprawdę widok mamy nieziemski, myślę, że taki wyjątkowy w Warszawie i w Polsce na pewno i na świecie. Panie dyrektorze, Pan wspomniał o gali, podczas której świętowaliście swoje 145. urodziny. Te ceremonie w Centrum Olimpijskim poprzedziło otwarcie wystawy w Muzeum Sportu i Turystyki, podczas której, która przedstawia historię długą Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Proszę powiedzieć, co na tej wystawie się znajduje i do kiedy będzie można ją obejrzeć? Wystawa wczoraj miała swoje otwarcie. Tutaj pragnę bardzo serdecznie podziękować dyrekcji Muzeum Sportu i Turystyki, bo naprawdę świetna współpraca, profesjonalizm. Wystawa jest kapitalna, inna niż te wszystkie poprzednie, które pamiętamy, bo my co 5 lat obchodzimy taki większy jubileusz. A na wystawie, no cóż, zobaczymy WTW od korzeni do dnia dzisiejszego. Zobaczymy na pewno Skifa, czyli jedynkę wioślarską z lat 50. Jest ergometr. Ergometr, kapitalna sprawa. Z roku bodajże, jak dobrze pamiętam, z 38. Wielkie pudło, drewniana skrzynia. Można zobaczyć, jak to kiedyś wyglądało. Tak? Dzisiaj ćwiczymy na super nowoczesnym sprzęcie. Natomiast w muzeum jest eksponat z lat 30. Są zdjęcia, są stroje, masa rzeczy, pucharów, medali. To jest 145 lat, także ciężko jest też zmieścić to wszystko, czym dysponujemy, czym dysponuje Muzeum Sportu, no, na tej przestrzeni, która tam jest do dyspozycji. A wystawę możemy oglądać do końca tego roku. Serdecznie zapraszamy do Muzeum Sportu i Turystyki. 145 lat, szmat czasu, mnóstwo medali, pewnie kilka worków by się nazbierało.
ale proszę wymienić kilka takich najważniejszych sukcesów. Czym WTW może się pochwalić? No, myślę, że to jest okres, kiedy Asia była czynną zawodniczką. Wówczas kobiety wiodły prym w towarzystwie. Tutaj wielka zasługa, wczoraj uhonorowana nasza trener, była pani trener Danuta Kotwińska. To są wyniki, no przede wszystkim Joanna Chętka, tak? To jest brązowy medal Igrzysk Olimpijskich w Rio. Czwórka podwójna kobiet. Pierwszy kobiecy medal olimpijski WTW i pierwszy po przeszło 80-letniej przerwie. 2016 rok. Pójdźmy dalej. Marcin Brzeziński w 19 roku, mistrz świata na czwórce bez sternika. COVID niestety nam troszeczkę storpedował plany, bo tam była realna szansa na medal Igrzysk Olimpijskich. Niestety igrzyska zostały przełożone o rok. Panowie pojechali, już to nie była ta forma. Wcześniej medal mistrza świata Agnieszki Ręc, sukcesy Kamili Soćko-Włodek, Jacqueline Halko, Weronika Deresz, Sylwia Kocerka. W tej chwili Sylwia jakby troszeczkę wraca do nas po kilku latach przerwy. Została trenerką, którą włączamy w różne programy, które prowadzimy w towarzystwie. Także wyników jest sporo, tak jak pan powiedział. Worek medali by się zebrał, pucharów też. Natomiast w tym roku, no, fantastyczny wynik naszego rodzyneczka Piotrka Płomińskiego, młodego chłopaka, jednego z najzdolniejszych młodego pokolenia wioślarzy, młodzieżowy mistrz świata na jedynce w najtrudniejszej konkurencji wioślarskiej. Także szapoba, no i nasza taka duża nadzieja jeszcze na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. No właśnie, w przyszłym roku Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Czy zobaczymy reprezentanta WTW na tych igrzyskach? No wierzymy, że tak. W tym roku nie udało się. Akurat startował klubowy debel Konrad Domański, Piotr Płomiński, startowali na Mistrzostwach Świata Seniorów, walcząc o kwalifikację olimpijską do Paryża. Niestety nie udało się chłopakom zdobyć tej kwalifikacji, ale za rok jeszcze jest szansa, więc wierzymy w to, że chłopaki dadzą radę i że zobaczymy jeszcze. Ja tylko dodam, że Konrad Domański to jest młodzieżowy wicemistrz świata. W tym roku zdobyliśmy złoto i srebro na młodzieżówce. Także i chłopaki... I fajnie właśnie, że mogli razem wejść do osady i finalnie trener kadrowy zdecydował, że nasz debel połączy Konrada z Piotrkiem i stworzył debla, naszego klubowego, kadrowego debla na Mistrzostwo Świata, no, który finalnie nie zdobył kwalifikacji, ale myślę, że za rok potrenują chłopaki jeszcze dłużej razem. Trzymamy kciuki. Tak, trzymamy i, kciuki. Mamy jeszcze czas, więc będziemy trzymać kciuki za nich na pewno. Panie dyrektorze, a ilu zawodników liczy sobie WTW, ilu trenerów pracuje w klubie? Dzisiaj w sekcji wioślarskiej mamy około setki zawodników, prowadzi ich 5 trenerów. Dodamy do tego sekcję kajakową, o której nie możemy zapominać, tam jest około też 20 młodzieży. No i mamy małą sekcję żeglarską w porcie w Zegrzu, tam mamy około 10 dzieci. To jest raczej taka zabawa, to są małe dzieci, 6-7-8-letnie. Natomiast no, wioślarstwo to jest wiadomo, dyscyplina wiodąca, którą robimy od długich lat najlepiej. Jak wygląda nabór do klubu? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby zostać zawodnikiem Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego? Nabór trwa przez cały rok. Praktycznie w każdym momencie można dołączyć do klubu. My wręcz wyciągamy te dzieciaki ze szkół, jeździmy po szkołach, po dzielnicach. No, takim naszym flagowym projektem, programem, który nam urósł naprawdę do spektakularnego wydarzenia sportowego, nie tylko w Warszawie, ale jest to największa akcja promocyjna, tak mi się wydaje, dla wioślarstwa w Polsce, to jest wioślarski Tytan Warszawy. 9 lat imprezy, która rośnie nam z każdym rokiem. Tytan to są liczby. W tym roku jesteśmy w 13 dzielnicach Warszawy, robimy dzielnicowe eliminacje, przyjeżdżają szkoły podstawowe, gdzie się kwalifikują, eliminują. My wyłapujemy nie tylko tych najlepszych, ale też i tych mniejszych, tak? Bo czasami z tych mniejszych potrafi wyrosnąć naprawdę fajny zawodnik. Także bierzemy wszystkich do wioślarstwa, bo wioślarstwo jest ciężką dyscypliną. Tutaj nie ma jakiejś takiej spektakularnej frekwencji jak w piłce nożnej, tak? Więc zapraszamy do klubu wszystkie dzieci. Tytan jest po to, żeby tą młodzież przyciągać. I nawiążę jeszcze raz do Piotra Płomińskiego. Piotrek Płomiński właśnie jest z Tytana. On w 2015 roku wygrał Tytana, w 2016 roku powtórzył to zwycięstwo, a dzisiaj, 7 lat później, jest młodzieżowym mistrzem świata. I właśnie takich Piotrków szukamy i po to jest ten Tytan. Pani Joanno, dlaczego warto wybrać właśnie Warszawskie Towarzystwo Wioślarskie jako swój klub? Klub wioślarski. Dlaczego WTW? Myślę, że oczywiście historia jest naprawdę fenomenalna, 145 lat historii, ale przede wszystkim myślę, że atmosfera w klubie, świetni trenerzy,
dobrze wykształceni, ale również z przeszłością wioślarską, co jest, myślę, bardzo ważne, żeby jednak ta praktyka była u trenera również. No, wydaje mi się, że mamy taką rodzinną atmosferę po prostu, taką rodzinną, taką przyjazną i wiecie, jak w ogóle wszyscy czujemy się u siebie jak w domu. Przychodząc do klubu, nie czujemy się, jak idziemy do jakiegoś zakładu pracy czy jakiegoś. Idziecie za karę. Drodzy Państwo, oby tak zostało przez kolejne 145 lat, co najmniej i jeszcze więcej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Gratuluję tego okazałego jubileuszu. Raz jeszcze wszystkiego dobrego. Dziękujemy. Powodzenia. Dziękujemy. Dzięki.